Stary klatka schodowa z miejscami odpryskującą farbą ilustrowała życie wielu rodzin, które tu mieszkały. Połamane schody, rozchwiane drewniane nakładki na poręczach, wystające gwoździe w złamanych miejscach, potłuczone szyby, stare ramy okienne rozklekotane. Zimą przez te ziejące dziury nawiewało śnieg, a w klatce pojawiały się zaspy. Wiosną i jesienią, z powodu obfitych deszczy, ściany porastały czarnym mchem. Rozsypka czarnych kropek stopniowo się rozrastała i zamieniała kąty w kudłate ciemne powierzchnie. Kobieta, która weszła do klatki, skrzywiła się. Dumnie uniosła głowę i ruszyła w stronę windy. Nacisnęła przycisk, a winda skrzypnęła i powoli zaczęła się poruszać z dołu. Daną weszła do windy i nacisnęła wytarty przycisk, gdzie powinna być jedynka. Winda zadrżała i ruszyła w dół, głośno skrzypiąc i lekko się kołysząc. Kobieta drgnęła, gdy winda zadrżała i zatrzymała się z głuchym stukotem. Zacięła się gdzieś między trzecim a drugim piętrem. Kobieta nacisnęła przycisk i wezwała technika, ale nikt nie odpowiedział. Próbowała raz za razem, ale nikt nie odpowiadał. Daną, rozległ się znajomy głos gdzieś z góry. Daną, utknęłaś w windzie. Tamten przycisk do wezwania technika nie działa. Zaraz zadzwonię po służbę ratunkową. Niech kogoś przyślą opowiedziała zatroskana sąsiadka. Spieszę się, ryknęła daną jak zwierz. Cholerny dom. Same starocie. Kiedy to się skończy? Trzeci raz w tym miesiącu utknęłam w tej windzie. Co teraz? Na szóste piętro mam chodzić pieszo czy CEO. Ile można się znęcać nad ludźmi, oburzała się kobieta, zwracając się do głosu sąsiadki. Usłyszała, jak ta rozmawia przez telefon, najwyraźniej wyjaśniając sytuację. Sąsiadka powiedziała, że technik przyjedzie za 15 minut, ale można spróbować nacisnąć przycisk stop, a potem kilka razy na piętro. Daną zakleła, wsłuchała się, wydawało się, że sąsiadka odeszła. Z całej siły nacisnęła przycisk, stop, potem na piętro i winda za szóstym razem ruszyła. Nie chcąc kusić losu, daną wysiadła na drugim piętrze i poszła pieszo. Wyszła z klatki schodowej z mocno zepsutym nastrojem. Kobieta poszła wzdłuż budynku, potem skręciła i wyszła akurat na przystanek, gdzie czekała na nią przyjaciółka w nowiutkim samochodzie. Wysiadła, a daną zamarła z zachwytu. Marina to jest luksus. Tak, dzisiaj mąż mi go podarował. Mówi, że to prezent na urodziny. Uśmiechała się. Prawda, o tydzień wcześniej, ale też nieźle. Wsiadaj, bo niedługo się spóźnimy. Rezerwację zdejmą za piętnaście minut. A mamy tyle do omówienia. Wsiadaj szybciej. No, przestań się zachwycać. Radośnie powiedziała Marina, wyraźnie uradowana takim luksusowym prezentem. Daną wsiadła, a oni ruszyli z miejsca. Marina zręcznie prowadziła dużego samochodu. Pomimo zatłoczonej trasy zręcznie manewrowała, zatrzymując się tylko na światłach. W końcu zatrzymały się przed restauracją Berokoł i wysiadły. Marina zamknęła samochód, wsunęła torebkę pod pachę i na obcasach pospiesznie ruszyła do restauracji. Przy wejściu stał ochroniarz, który przepuścił kobiety bez pytania. Zdążyły dwie minuty przed anulowaniem rezerwacji na stolik. Marina przeszła do stolika, kręcąc biodrami. Usiadła i od razu wzięła menu. Daną poszła za jej przykładem. Złożyły zamówienie i czekały na napoje, które miały być przyniesione jako pierwsze. Marina wyrażała swoje niezadowolenie całym swoim wyglądem, raz wzdychając niecierpliwie, raz wzdychając ciężko, raz patrząc na zegarek. Gdy napoje zostały przyniesione, w końcu się uspokoiła i mogła cierpliwie czekać na zamówienie. Daną, patrząc na nią, pomyślała, że kelnerzy na pewno nie są zadowoleni, mimo że Marina zostawia hojne napiwki. Miała bardzo nieprzyjemną wadę. Kobieta lubiła okazywać swoje zniecierpliwienie, nawet jeśli sama mogła spokojnie czekać cały dzień. W ten sposób podkreślała wartość swojego czasu. Wszyscy wokół powinni chodzili wokół niej na palcach. Daną sama chciała być taka, tylko brakowało jej jednego, pieniędzy, których Marina miała pod dostatkiem. Słuchaj, daną, mam do ciebie sprawę, powiedziała Marina. Uśmiechając się i spoglądając na przyjaciółkę. Wczoraj wieczorem rozmawiałam z mężem i przeglądaliśmy listy gości, którzy przyjdą na moje urodziny. I tak sobie pomyślałam, że zbiera się całkiem niezła męska paczka. Wyobraź sobie, to wszyscy przyjaciele mojego męża, poważni mężczyźni, którzy znają się na pieniądzach. Po co ci twój pijak? Alkoholik zawsze zostanie alkoholikiem, ile byś mu szans nie dała. Więc, Daną, zdecyduj się. Wyobraź sobie choć przez chwilę, jak bardzo zmieniłoby się twoje życie, gdybyś zaczęła od nowa z godnym mężczyzną u boku, a nie z tym tutaj. Naprawdę, pomyślmy chwilę. Wstajesz rano i zdajesz sobie sprawę, że nigdzie nie musisz się spieszyć. Nalejesz sobie kąpiel, leżysz rano i zastanawiasz się, co by tu dzisiaj zrobić. Może pojechać na manicurę? Może zrobić fryzurę i urządzić spontaniczną sesję zdjęciową? A może pojechać z przyjaciółką do spa lub wybrać się na zakupy? I nie musisz myśleć o pieniądzach. Twój mąż przyjdzie do domu, a ty myślisz, że miał ciężki dzień. I nie musisz myśleć o pieniądzach. Twój mąż przyjdzie, zjęcie kolację z restauracji, potem wypijecie wino i pójdziecie bawić się do sypialni, gdzie zaprezentujesz mu nową bieliznę, którą kupiłaś dziś. Oto życie, moja droga. A to czym się zajmujesz ty, to już przetrwanie. Przetrwanie powiedziała przyjaciółka kiwając głową, jakby potwierdzając własne słowa. Nie będę nawet słuchać twoich wymówek, przyjeżdżaj cztery godziny przed moimi urodzinami. Doprowadzimy się do porządku i rozpoczniemy polowanie na przyszłego męża. Ale proszę cię, wyrzuć tego pijaka za drzwi. Wstyd być żoną takiego człowieka. On nie pije bez powodu, powiedziała kobieta, bardziej szukając usprawiedliwienia dla samej siebie. Oddałaby duszę, żeby zdobyć takie życie, o którym opowiadała Marina. Ale tak bardzo bała się zrobić pierwszy krok. Nie potrafi sobie z tym poradzić. A co do nowego męża, nie wiem nawet. Brzmi to jak piękna bajka dla takiej prowincjonalnej Kopciuszka. Ale wiem, że cudów nie ma. Tak jak tutaj. No cóż, głupia jestem podsumowała Marina. Jesteśmy same sobie twórcami życia, jakie chcemy. Różnica polega tylko na tym, jak bardzo tego chcemy. Rozumiesz, zawsze mamy wybór. I ty teraz też masz wybór. Albo do końca życia niańczyć alkoholika, albo spróbować zmienić swoje życie i na zawsze pożegnać się z trudnościami finansowymi. I tu nie ma innej opcji, rozumiesz. Znajdę ci odpowiedniego faceta. W to możesz być pewna. Musisz tylko pozbyć się swojego idioty i zapomnieć o przeszłym życiu jak o strasznym śnie. I co, będziesz mu całe życie smarka podcierać? Zatrudniłaś się u niego jako niania matka. Harujesz jak przeklęta. Utrzymujesz rodzinę. A jeszcze za nim biegasz jak z zapisanym tobołkiem. Podziękuj Bogu, że nie macie dzieci. Inaczej ugrzezłabyś w tym bagnie na długie lata, jeszcze nie wiadomo, jakby to wszystko się skończyło, powiedziała Marina. W końcu przyniesiono ich zamówienie. Marina przyciągnęła do siebie sałatkę z owocami morza i nadziała na widelec dużą królewską krewetkę. Pochyliła się w stronę przyjaciółki i powiedziała, zawsze płacę za nasze obiady tutaj, Daną. A ty pomyśl, że niedługo będziesz mogła jadać w takich restauracjach na śniadanie, obiad i kolację. I jeszcze na deser wpadać kilka razy dziennie. Daną słuchała Mariny i chłonęła każde jej słowo. Wierzyła Marinie. Znały się przecież od studiów, a potem życie je rozdzieliło. Były do siebie bardzo podobne, a kiedy się spotkały, obie za nie mówiły. Jedna stała się bogatą żoną alegarki, a druga żyła niemal w nędzy, ledwie radząc sobie z pracą i pijanym mężem. Teraz Daną chciała takiego życia jak Marina. Jeśli miała tylko jedną szansę, to musiała ją wykorzystać. Daną zazdrościła przyjaciółce. Jej podarowano drogi samochód, a jej danie nikt niczego nie podarował od pięciu lat. Z tęsknotą spojrzała na samochód, który było widać przez okno. Było jej smutno na myśl, że wszystko to przeszło obok niej. Mogła już dawno zdobyć bogatego mężczyznę, ale zakochała się w prostym chłopaku, który po wojnie stracił zmysły. Zaczął pić na potęgę, nie wyobrażając sobie dnia bez alkoholu. Tego dnia Daną wróciła do domu pogrążona w myślach. Była przygnębiona i nie miała ochoty niczym się zajmować. Z tęsknotą spojrzała na samochód przyjaciółki, który odjeżdżał spod bloku. To jest życie. Pomyślała. A ja tak dalej będę siedzieć w biurze od dziewiątej do piątej, a potem jeszcze harować w domu. Czy to jest życie? Marina miała rację, to nie życie, to wegetacja. A ja tak dłużej nie chcę. Daną zrobiła sobie małą kanapkę i usiadła na parapecie, żeby po prostu popatrzeć na ludzi z góry. Zapaliła papierosa. Cienka stróżka dymu przeszła przez siatkę w oknie i rozproszyła się w zatłoczonym ulicznym powietrzu. Przecież mogła wszystko zmienić. Mogła odkładać emeryturę męża, mogła nie wydawać pieniędzy z odszkodowań wyłącznie na siebie. Mogła pomóc jego rowi stanąć na nogi, ale tego nie zrobiła. Daną znów zaciągnęła się ostrym dymem. Wdech był zbyt silny i zaczęła kaszleć. Drzwi zaskrzypiały i do mieszkania wszedł mężczyzna. Był wysoki, miał sportową sylwetkę. Czarnowłosy z potarganymi włosami, a pod niebieskimi oczami zalegały ciemne sińce. Daną pamiętała go jako przystojnego takiego pięknego, pamiętała go jako delikatnego i czułego. Pamiętała go jako sportowca, który w ogóle nie uznawał alkoholu. A teraz strach było na niego patrzeć. Daną spojrzała na jegora, który lekko się chwiał. Chcę, żebyś odszedł, powiedziała spokojnie daną. Jestem zmęczona tym małżeństwem i chcę, żebyś odszedł na zawsze. Jutro pójdziemy do Urzędu Stanu Cywilnego, złożymy wniosek o rozwód i to będzie wszystko. Nie chcę już życia z alkoholikiem, Jegor. Byłeś dobrym chłopakiem, ale twoje jęczenie mnie wykończyło, powiedziała Daną. Zapaliła od razu drugiego papierosa, czując jak słabnie pod jego spojrzeniem. Ale zdecydowanie unikała patrzenia na niego, żeby się nie rozmyślić. Jeśli Marina obiecała zmienić jej życie. To znaczy, że je zmieni. Daną odezwała się ponownie dopiero wtedy, gdy mąż pakował swoje mizerne rzeczy do sportowej torby. Wyglądasz już nie tylko na alkoholika, ale na podwórkowego żebraka, cały jakiś nieumyte, rozczochrane. Twoja emerytura nic nie jest warta, ledwo starcza, żeby przedłużyć włosy, zrobić rzęsy i chodzić na fitness z basenem. Ja po prostu chcę spokoju. Chcę innego mężczyzny, chcę pieniędzy w końcu. Daną wybuchła, a z jej oczu popłynęły łzy. Ona spojrzała na niego, a potem z wściekłością wypchnęła go z mieszkania. Dosłownie wyrzuciła go na ulicę, przeklinając, aż ten nie wyszedł z klatki schodowej. Nieszczęsny Jegor pozostał na ulicy. Następnego dnia pojechał z żoną, aby złożyć wniosek o rozwód. A kiedy wrócił, nawet nie wpuściła go do klatki schodowej. Trzy dni spędził na ulicy, nie wiedząc, dokąd pójść. Piesienny deszcz nadszedł wieczorem, zamieniając miasto w nocną mgłę, w której słychać było tylko uderzenia deszczowych strumieni o asfalt. Ewa szła pod parasolem z sklepu, niosąc zakupy w jednej ręce, a parasol w drugiej. Rzeka płynęła po asfalcie, jej nogi przemarzały od lodowatej wody. Ale wtedy zobaczyła jegora, który stał pod daszkiem klatki schodowej. — Jegor, co ty tutaj robisz? — Leje jak z sebre. — Zgubiłeś klucze czy ceo? — No, chodź, chodź. — Nie ma co tu stać na deszczu, powiedziała Ewa i wpuściła go do środka. Dopiero w klatce schodowej zauważyła, jak brudny wyglądał. Ewidentnie spędził kilka dni na ulicy. Ewa znała Jegora od sześciu lat, jeszcze zanim ożenił się z Daną. Było jej go tak żal, że nie wytrzymała i powiedziała, nie ma co tam stać, chodź ze mną. Na zewnątrz pada jak z sebre. Ewa zaprowadziła go do mieszkania, od razu poszła do łazienki i przyniosła stertę czystych, wyprasowanych ubrań. To rzeczy mojego brata, pamiętasz, Mikołaja. Jemu już nie są potrzebne, a może tobie będą pasować. A te wszystkie rzeczy wyrzucimy, Jegor, znam cię od dawna. Zróbmy tak. Możesz zostać na parę dni albo tak długo, jak chcesz, ale pod jednym warunkiem. Jutro pójdziemy do specjalisty i wszystko załatwimy. Pokiwał głową, zgadzając się na jej propozycję. Mężczyzna spędził dużo czasu pod gorącym prysznicem, zmywając z siebie brud i chłód. Przebrał się. Ewa krótko ostrzygła go maszynką i pomogła ogolić się, podczas gdy jego ręce drżały. Nadal był przystojny, choć jego uroda została przyćmiona przez sińce pod oczami i szarą skórę. Ewa doprowadziła go do porządku i wyglądał jak porządny człowiek. Dosłownie następnego dnia poszli do specjalisty i rozpoczął się długi proces powrotu do zdrowia. To nie było łatwe, ale oboje byli gotowi na ten proces. Minął rok od momentu, gdy daną wyrzuciła męża pijaka na ulicę. Wtedy sąsiadka go przygarnęła umyła i uczesała. Przeszli kurs leczenia i okazało się, że problem jego alkoholizmu miał podłoże psychologiczne. Pracując nad tym problemem, Jegor stopniowo sam pokonał nauk, nie sięgając pokodowanie czy leczenie w szpitalu. Na zawsze zapamiętał dobry uczynek Ewy i to, jak niewiele tak naprawdę trzeba było, aby mu pomóc. Jegor był szczęśliwy. Już po miesiącu terapii poczuł się lepiej i zaczął myśleć o swojej przyszłości. Z pomocą przyjaciela otworzył biznes, który w krótkim czasie stał się dochodowy. Wkładał wszystkie swoje siły w pracę, a Ewa zawsze była obok. Mężczyzna naprawdę był szczęśliwy, choć to szczęście przyszło mu z trudem. Ewa wczesnym rankiem wyszła na ganek ich domu. Trzymała w rękach jakieś pudełko z dziurką. Wystawała z niego nitka. Na ręce wisiała mała torba z innymi kłębkami i drutami. Ewa usiadła w fotelu bujanym i zaczęła robić na drutach. Uwielbiała zajmować się rękodziełem, zwłaszcza wczesnym rankiem, kiedy na zewnątrz było chłodno i spokojnie. Ewa ostrożnie przerzucała oczka i kontynuowała robótkę. Jej życie w ciągu tego roku zmieniło się diametralnie. Znała jegora od dawna, kochała go od lat, ale na początku wstydziła się to wyznać. Potem on sam się ożenił, a potem zaczęły się koszmary związane z wojną. Kiedy pojawiła się szansa, aby znowu być razem? Ewa nie chciała jej zmarnować. Ona zrobiła wszystko, co w jej mocy, aby mu pomóc. Liczyła się z latami walki i porażek, ale wszystko poszło łatwiej, bo on sam był gotów walczyć. Najważniejsze, że on sam czuł się szczęśliwy, a dla niej to było ważniejsze nawet od własnego szczęścia. Odkąd zaczął dobrze zarabiać, uwolnił ją od pracy. Ewa mogła zajmować się twórczością i rękodziełem, nie martwiąc się o opłaty za mieszkanie, jedzenie czy ubrania. Pewnego wieczoru, miesiąc po ich ślubie, Ewa zaproponowała, aby przeprowadzić się do jej domu na wsi, który stał pusty przez kilka lat. Jegor się nie przestraszył. Przeprowadzili się, a on dość szybko własnoręcznie doprowadził dom do porządku. I teraz mieli własny dom z nowoczesnym remontem i dużym podwórkiem, co było o wiele lepsze niż mieszkanie. Ewa naprawdę była szczęśliwa, siedząc tutaj, na werandzie, myśląc o tym, że jej ukochany mężczyzna śpi tam, w sypialni, cicho chrapiąc. Mały ptaszek usiadł na poręczy werandy i zaczął śpiewać. Lekko się zakołysał i znów wzleciał w górę. Ewa uśmiechnęła się. Masz tu swoją kompanię! Uśmiechnął się Jegor. Przeciągnął się, ziewnął i złożywszy ręce na piersi, oparł się o framugę drzwi. Wyglądał nasennie. Znowu wstałaś o świcie. Pójdę zrobić kawę. Chodźmy na śniadanie, bo tak mi się jeść chce. Dzisiaj trzeba jeszcze jechać do miasta. Pamiętasz? Zapytał. Pamiętam, nawet czekam na to, kiedy w końcu pojedziemy, odpowiedziała Ewa. Odłożyła kłębek i poszła za mężem. Zawsze jedli razem śniadanie, stało się to już tradycją. Usiadli przy stole, zrobili sobie kanapki i kawę, a potem zabrali wszystko na zewnątrz. Tego dnia po raz pierwszy od kilku tygodni była przyjemnie chłodna pogoda, więc postanowili skorzystać z okazji. Ewa patrzyła na męża, który wyglądał na tak zadowolonego i szczęśliwego. Ona sama również była szczęśliwa, ale jego uśmiechnięta twarz cieszyła ją jeszcze bardziej. Kiedy skończyli posiłek, Ewa poszła się przygotować do wyjścia. Biegor przebrał się i poszedł uruchomić oraz wyprowadzić z garażu nowy samochód, który kupił miesiąc temu. Zajmował się autem, a Ewa malowała się i ubierała. Mieli spędzić prawie cały dzień w mieście, więc musiała wybrać coś wygodnego. Lubiła czasami wyjeżdżać do miasta, ale nie chciała tam mieszkać na stałe. Kiedy po raz pierwszy rozmawiali o przeprowadzce, jej serce zaśpiewało. Myślała o tym, że jej marzenia zaczynają się spełniać, odkąd Jegor pojawił się w jej życiu. Wyszła na zewnątrz, zamknęła dom, a potem zamknęła bramkę i wsiadła do samochodu. Ewa zapięła pasy, a samochód ruszył. Nowoczesna wieś była dość rozległa. Wokół były liczne domki i wille, równe drogi, sklepy, ale mimo rozwiniętej infrastruktury panowała tu przyjemna cisza. Ewie nie chciało się wyjeżdżać, ale kilka dni wcześniej postanowili załatwić sprawy związane z dokumentami. Im dłużej zwlekali, tym większe ryzyko komplikacji. Ewa patrzyła przez okno, obserwując zmieniający się krajobraz i myślała, że teraz mogą poradzić sobie z każdymi trudnościami. Spojrzała z miłością na męża i podzękowała losowi za to, że jest przy niej. Samochód wjechał do miasta i przejechał główną ulicą, zatrzymując się przed biurowcem. Ewa została w samochodzie, zajęta notatkami w telefonie. Biegor wyszedł, trzymając w rękach teczkę z dokumentami. Ewa siedziała i czekała w samochodzie na wypadek, gdyby potrzebna była jej obecność. Podpis lub gdyby kopie paszportu nie wystarczyły. Co jakiś czas zerkała na szklane drzwi, czekając na męża. Patrzyła na swoje odbicie w szybie samochodu, na chwilę się zamyśliła. Zastanawiała się, jak mogło wyglądać ich życie, gdyby wtedy nie przyjęła jego rado siebie. Pewnie by się całkowicie stoczył i skończył na ulicy, a ona nadal żyłaby samotnie w miejskim mieszkaniu. A może spotkałby inną kobietę? Albo może Daną przyjęłaby go z powrotem. Daną. Ona nigdy nie dowiedziała się, że oni zaczęli razem mieszkać. Od dnia, gdy wyrzuciła jegora, daną rzadko przyjeżdżała do mieszkania w starym bloku. A jeśli już przyjeżdżała, to zawsze przywozili ją drogim samochodem. Może jej życie potoczyło się inaczej. Może teraz jest żoną zamożnego mężczyzny, czego zawsze pragnęła daną? Tylko że Ewa miała przeczucie, że wszystko ułożyło się inaczej. Nagle trzasnęły drzwi i Ewa oderwała się od swoich myśli. Mąż wyszedł z biurowca i skierował się w stronę samochodu. Wyglądał poważnie, więc Ewa pomyślała, że sprawy poszły nie po ich myśli. No cóż, mogę ci pogratulować? Wszystko się udało. radośnie powiedział mąż, a Ewa z radością rzuciła się, by go objęci. Teraz będziemy mieć drugi biznes, więc wszystko będzie jeszcze lepiej. Och, jak się tam denerwowałem. Jedźmy do centrum handlowego, kupimy ci książkę. Może jakiś zestaw do rękodzieła, a przy okazji zjemy coś, bo od tego stresu zgłodniałem. Już myślałem, że to koniec, a on nagle mówi: Wszystko w porządku, możecie podpisać tutaj i tutaj. Biegor wyglądał na absolutnie szczęśliwego. Uruchomił samochód i pojechali do centrum handlowego. Przez ponad godzinę spacerowali po sklepach. Kupując to coś dla Ewy do rękodzieła, to ubrania, to rzeczy do domu. Mogli sobie na to pozwolić i nie zamierzali rezygnować z takiej możliwości. W końcu dotarli do strefy gastronomicznej i weszli do restauracji. Przywitał ich administrator i zaprowadził do stolika przy panoramicznym oknie. Ewa zajęła miejsce, wzięła menu, a wkrótce oboje złożyli zamówienie. Czekając na jedzenie, małżonkowie wesoło rozmawiali, omawiając nadchodzące zmiany w swoim życiu. Wszystko układało się znakomicie, dokładnie tak, jak planowali. Ale wtedy wydarzyło się coś, czego się zupełnie nie spodziewali. Ewa i Jegor siedzieli przy stoliku i jedli obiad. Wyglądali na szczęśliwych i zadowolonych z życia. Ale nagle drzwi do kuchni się otworzyły i wyszła z nich zmywarka z ogromną tacą pełną naczyń. Ewa aż otworzyła usta z zaskoczenia. To była Daną. Nawet przez chwilę się zawahała, bo przecież Daną zawsze odmawiała jakiejkolwiek pracy, a już na pewno nie zatrudniłaby się jako zmywarka. Daną. Szybko chwyć mop i idź posprzątać w toalecie. Tam jakaś mama z dzieckiem zrobiła prawdziwy bałagan, ostro rozkazała młoda dziewczyna administrator. Daną skinęła głową, ale kiedy odwróciła się i zobaczyła jego raz Ewą, ogarnęła ją furię. Patrzyła na nich nie odrywając wzroku. Wyglądali na takich, którzy nie potrzebują pieniędzy. Dobre ubrania, mnóstwo zakupów, drogie dania. Ewa wyglądała nawet młodziej niż kiedy Daną widziała ją ostatni raz. Ale jegor, jegor znów był młody i przystojny, a co najważniejsze, odniósł sukces. Wyrzuciła go na ulicę, by poprawić swoje życie, przeszła przez rozwód i była pewna, że teraz jej życie ułoży się idealnie. Daną faktycznie związała się z jednym bogatym mężczyzną, potem z drugim, potem z trzecim. Wszyscy, których podsuwała jej marina, okazali się zwykłymi łajdakami, którzy wykorzystywali ją, a potem wyrzucali na ulicę. Wkrótce Marina zerwała z nią wszelki kontakt, a Daną, która często żyła na koszt przyjaciółki, została bez grosza. Musiała szukać jakiejkolwiek pracy, a z jej zerowymi umiejętnościami udało jej się zatrudnić tylko tutaj. A teraz jest zmywaczką naczyń. Stała przed tymi, którzy byli szczęśliwi, i to ją doprowadzało do wściekłości. Jeszcze bardziej irytowało ją to, że mieli obrączki na palcach. Daną odstawiła tacę i szybko ruszyła w ich stronę. Biegor chwycił swoją żonę za rękę, gotów bronić rodziny przed ewentualnym atakiem. Patrzył na danę uważnie, próbując przewidzieć, co ta kobieta zamierza zrobić tym razem. Daną, co ty robisz? Mówiłam ci idź sprzątać toalety. Ostro powiedziała administrator. Jak Fiorie podbiegła do gości restauracji, zaczęła ich przepraszać i od razu zaproponowała darmowy deser. Daną zatrzymała się, zdając sobie sprawę, że nie warto ryzykować utraty pracy. Odwróciła się i odeszła, a Ewa i jego zostali przy stoliku. Daną była tak zła, że nie mogła opanować swoich emocji. Wpadła w szał w toalecie, nie mogąc zacząć pracy. Chciała potłuc wszystkie lustra. Rozbić całą, ażeby tylko uwolnić się od gniewu, który ją trawił. Nagle zobaczyła, że Jegor i Ewa wychodzą. Poszła za nimi po cichu aż do parkingu. Hej, Jegor, powiedziała, podchodząc do nich wulgarnie. Co ty robisz z nią? Dlaczego nie wróciłeś, gdy wszystko osiągnąłeś? Wiedziałeś przecież, że przyjęłabym cię w takim stanie, powiedziała bezceremonialnie Daną. Wcale się nie zmieniłaś, dano. Osiągnąłem to wszystko tylko dzięki niej i z nią u boku. Pomogła mi się wyleczyć, uwierzyć w siebie. A ty myślisz tylko o pieniądzach, odpowiedział spokojnie Jegor, otwierając drzwi drogiego samochodu. Ewa przyjęła mnie w każdym stanie. Była gotowa kochać mnie, nawet jeśli leczenie by nie zadziałało. A ty, nawet teraz, mówisz tylko o pieniądzach. I dodał spokojnie, idź z Bogiem, Danou. Nie mamy o czym rozmawiać. A tu się mylisz. Wykrzyknęła Daną. Nie dam ci żyć. Jak śmiałeś związać się z inną babą? To ona cię utrzymuje. Wrzeszczała Daną. Pewnie siedzisz na jej karku. Ale wcale mnie to nie dziwi. Zawsze byłeś tylko mięczakiem. Potrafiłeś tylko siedzieć na cudzej łasce, kontynuowała histerycznie. Biegor pokręcił głową, wsiadł do samochodu i odjechał z parkingu. Daną została na swoim miejscu, obserwując, jak drogi samochód znika z jej pola widzenia. Była tak wściekła i jednocześnie rozczarowana, że ledwo powstrzymywała się od płaczu. Łzy już prawie napływały jej do oczu. Otarła je ręką i wróciła do pracy, zanim ktoś zauważył jej nieobecność. Wiedziała, że straciła swoją szansę na zawsze. Było jej tak przykro. Mogła wtedy pomóc mu pójść z nim na leczenie, wesprzeć go. To ona powinna siedzieć z nim w tym Mercedesie. To ona powinna trzymać go za rękę, chodząc po sklepach, a nie tamta dziewczyna. Daną odwróciła się i spojrzała na puste miejsce parkingowe. To była jej jedyna szansa na lepsze życie, i ją przegapiła. Ewa i Jegor jechali samochodem do domu, ciesząc się na myśl o wspaniałym wieczorze. Jaki spędzą razem? Rozmawiali, omawiali nowy odcinek serialu, wyobrażając sobie, jak mogłaby się potoczyć fabuła. Nie myśleli już o Danie, bo to spotkanie nie miało dla nich żadnego znaczenia. Gdy dotarli do domu, Jegor wyładował zakupy z bagażnika, a Ewa poszła za nim. Byli szczęśliwi razem w tym domu i niczego więcej im nie było potrzeba. Potrzeba, potrzeba, potrzeba.